Wydawnictwo Aleksandria przedstawia Joanna Szczepkowska, felietony na jeden głos. Czyta Joanna Szczepkowska. Żyrafa. Zawsze chciałam to zrobić. Zawsze. I zawsze chciałam to zrobić w tym sklepie na dole. Bo tam, między stosem selerów i skrzynkami z cebulą, siedzi nieopisanie gruba kobieta, która sięgając raz po raz do słoika, wyjmuje szare pyzy ociekające tłuszczem i pochłania je, nie odrywając wzroku od małego telewizorka. Mężczyzna, o oczach zmęczonych nieustannym kacem, wypełnia polecenia klientów, podając jej czasem do oberwania liście marchwi i rzodkiewek. Ona, wpatrzona w ekran, całymi godzinami żuje swój pokarm, jednym ruchem ukręcając głowy warzywom. Nigdy nie widziałam, żeby zwróciła głowę w stronę sklepu. Był piękny wrześniowy dzień. Nawet pijany dozorca uśmiechał się i wyglądał jak święty Franciszek. Mężczyzna w warzywniaku układał dla mnie bukiet włoszczyzny. Z głębi sklepu dobiegał chrapliwy szept telewizorka i zapach gorącego tłuszczu. Na małym ekranie majaczył człowiek przecięty w pół. Z jego lewego ucha sączyła się maść, która zmieniała się nagle w potwora nieokreślonego gatunku. Proszę nie obrywać naci, powiedziałam głośno. Przyda mi się, wyciągnęłam rękę w stronę skrzynek, dla żyrafy. Wielka pietruszka zawisła w dłoni mężczyzny. Dla żyrafy? Pani ma żyrafę? Tak, bardzo lubiliście, powiedziałam, przebierając kalafiory. W ogródku? Mężczyzna przyglądał mi się z trudem, jak przez nieprzetarte szyby. Nie, nie mam ogródka. Mieszkam w kamienicy na trzecim piętrze. Ten, proszę. Podałam mężczyźnie kalafior. Dla żyrafy? Niepewnie wziął ode mnie białe warzywo. Kalafior? Dla żyrafy? Nie, kalafior dla mnie. Roześmiałam się na samą myśl. Słyszysz? Mężczyzna odwrócił się w stronę skrzynek. Ta pani ma żyrafę. Wielka szara pyza zawisła w powietrzu. Kropelka tłuszczu wpadła prosto do słoika. Zza skrzynek chrypiał reklamowy sopran. Jakaś kobieta, patrząc z uśmiechem w kamerę, zamieniła się w butelkę. Wstrzymałam oddech. Trwało to kilka długich sekund. Mogłabym przysiąc, że cały sklep zamarł w oczekiwaniu. I nagle powoli, bardzo powoli, wielka pyza powędrowała w górę, zapychając otwarte usta. Tłusty podbródek falował spokojnie, poddając się rytmowi przeżuwania. Na ekranie mały chłopiec skoczył w przepaść, potem podniósł się i otworzył puszkę z napojem orzeźwiającym. A te liście to zapakować w gazetę? Mężczyzna podał mi siatkę z włoszczyzną, patrząc na swoje buty. Może być gazeta. Odkładać dla pani te liście? Nie, dziękuję. A zresztą niech pan odkłada. Wychodząc, widziałam jeszcze, jak mężczyzna bierze stołeczek i siada obok kobiety między skrzynkami z cebulą i stosem selerów. Czy istnieje jeszcze konfabulacja? Rozkosz zmyślania? Przesady? Po co miałaby istnieć, skoro nie da się już tak połączyć realnych światów, żeby wprawić kogoś w zdumienie?
Czy można jeszcze, przeżuwając codziennie kolorową gonitwę wyobraźni, cokolwiek, co za oknem, uznać za nieprawdopodobne? Można. Nie wierzę, że tamta kobieta pomieszała moją żyrafę z wirtualną rzeczywistością. Rzecz w tym, że ona mogła się zdziwić, tylko jej się nie chciało. Zdziwienie jest drobnym wysiłkiem ducha i te właśnie drobne wysiłki wysysa z nas energia ekranu. I to jest prawdziwa groźba zagłady. Dlatego codziennie będę kupowała w warzywniaku na dole liście dla żyrafy. To będzie mój wkład w lepszą przyszłość.